W ubiegły weekend na swoim profilu facebookowym radnego Michał Sudoł, szef klubu radnych Skuteczniej Razem w Radzie Miasta i Gminy Nowogrodziec, zamieścił wpis, w którym poinformował o tym, że Gminne Centrum Kultury i Sportu wypowiedziało mu umowę zlecenie. Radny w swoim wpisie podkreślił, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Twierdzi, że decyzja dyrektorki jest skutkiem nacisków burmistrza i radnych z klubu Pokój i Dobro, którzy powołują się na ustawę o samorządzie gminnym, według której radny nie może podejmować dodatkowych zajęć i darowizn mogących wpłynąć na wiarygodność mandatu radnego. Umowa została wypowiedziana mi 26 marca z jednomiesięcznym wypowiedzeniem i kończy się z końcem kwietnia. Na piśmie, które otrzymałem, nie ma żadnego uzasadnienia wypowiedzenia umowy. Oficjalnie spotkałem się z panią dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu, która odniosła się tylko do jednej kwestii, że ja jako radny nie mogę pracować w jednostce podległej i decydować o kształcie jej budżetu na sesjach rady. Wpis radnego na Facebooku publicznie skomentował burmistrz gminy Robert Relich. Jestem za kontynuacją pracy pana Michała, którą doceniam. Mam nadzieję, że społecznie, nie za wynagrodzeniem. Wypowiedź radnego trenera wywołała na Facebooku ogromną dyskusję, a komentarz burmistrza oburzenie rodziców młodych piłkarzy. W konsekwencji rodzice razem z dziećmi pojawili się na sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzcu, żeby bronić swojego trenera. Stanowisko burmistrza poznaliśmy tak naprawdę z Facebooka. Na Facebooku się wypowiedział. Co myślicie o tym, że trener ma społecznie pracować? To znaczy myślę, że nikt nie chciałby społecznie pracować. Może są takie osoby, ale myślę, że ani pan burmistrz, nikt by nie chciał społecznie pracować, prawda? Rodzice, jak mówią, mają wiele powodów, dla których będą walczyć o trenera swoich dzieci. Dla naszych dzieci, jak i dla nas, dla rodziców, piłka nożna, te treningi, które mają w tej chwili z panem trenerem Michałem Sudołem, są całym ich światem po prostu. Są bardzo dobrymi zawodnikami, osiągają bardzo wysokie wyniki i byłoby to pokrzywdzone, uważam, krzywdzące bardzo dla nich. Czy lubicie swojego trenera? Tak! A za co go lubicie? Że nas trenuje. I jak wyglądają te treningi? Daje wam w kość? Tak. Ale co, sobie nie narzekacie z tego powodu? Nie. I chcecie, żeby dostał? Tak. Przedłużająca się sesja nie zniechęciła ani dzieci, ani rodziców, którzy półtora godziny czekali, aby porozmawiać z burmistrzem. Pytanie, co będzie z trenerem, padło parę razy, zanim burmistrz zdecydował się odpowiedzieć. A my czekamy na odpowiedź burmistrza na pytanie odnośnie działania dalszego klubu sportowego i treningów naszych dzieci. Trenerzy zostali na warunkach określonych w umowach cywilnoprawnych zatrudnieni. Jest to praca fakultatywna, to nie jest praca w oparciu o kodeks pracy i umowę o pracę. Nie są to stali pracownicy zatrudnieni na etatach w ramach działalności statutowej, tylko w ramach, tak jak Państwu przedstawiłem, umów fakultatywnych. Tyle mogę dzisiaj Państwu powiedzieć. Ogólnie też mi jest przykro, że w takich okolicznościach się spotykamy. Zapewniam Państwa, że działalność będzie prowadzona, będzie rozwijana. Oczywiście, jeżeli Rada Miasta w kolejnych budżetach Gminy i Miasta Nowogrodziec, czyli w roku 2020 i następnych, przeznaczy na to stosowne środki, a naszą gminę jako społeczność, jako wspólnotę będzie na to stać. Dziękuję uprzejmie. Rodzice pomimo takiej wypowiedzi burmistrza nie czuli się usatysfakcjonowani. Grup prowadzonych przez pana Sudoła. Czy pan Sudoł będzie mógł dalej trenować nasze dzieci? Ja nie zatrudniam pana radnego Michała Sudoła. Proszę zapytać panią dyrektor. Ja dziękuję już więcej na żadne pytanie. Po prostu nie jestem przygotowany, nie będę odpowiadał. Dziękuję bardzo. Przepraszam, proszę zabierać głos pojedynczo. Ostatecznie po sesji burmistrz wypowiedział się w temacie. Radni klubu Skuteczniej Razem mają większość w Radzie Miejskiej. To, że mają większość, to nie znaczy, że im po prostu wszystko wolno. W związku z tym
zgodnie z postulatem mojej kontrkandydatki w wyborach, pani Świder, mamy patrzeć na ręce. W związku z tym to czynimy. Standardem w naszej gminie od wielu lat było to, że każdy radny, który udzielał się społecznie w różnych organizacjach, klubach sportowych, wykonywał tą pracę bezpłatnie i to jest standard obowiązujący od lat w naszej gminie. Jeżeli chodzi o wydarzenia na ostatniej sesji, które miały miejsce, to powiem, że z mojej oceny jestem zasmucony tym faktem, że wykorzystuje się rodziców z dziećmi, przyprowadzając ich na obrady, w których są niemymi świadkami sporu etycznego między dorosłymi, bo myślę, że tylko ten spór w tym zakresie można w taki sposób rozpatrywać. Inna rzecz, no pan Michał Sudoł jako młody, energiczny, dobrze wysportowany człowiek jest w stanie ze swoimi kompetencjami, wiedzą i doświadczeniem te 1400 zł zarobić w inny sposób, a nie na majątku gminy. No i ten element akurat jest badany przez wojewodę dolnośląskiego, czy tu nie nastąpiło naruszenie prawa. Myślę, że każdy z nas w trosce o dobro przede wszystkim podejmowanych uchwał, ustanowionego prawa, no i też co bardzo istotne, podkreślanej niezależności, czyli jeżeli tu nie będzie w tle aspektu finansowego, wtedy radny będzie jak najbardziej niezależny we wszelkich decyzjach, które są podejmowane w naszej gminie i do tego naturalnie w świecie po prostu dążymy. Radny Michał Sudoł od 2017 roku współtworzył Gminną Akademię Piłkarską. Co roku miał przedłużoną umowę na 11 miesięcy. Obecna miała trwać do końca czerwca. Wypowiedziana skończy się ostatniego dnia kwietnia.